Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawimy Państwu naczynia TC Design. Naczynia TC Design, które Państwo tutaj widzicie, zostały stworzone do tego, aby strukturyzować wodę. Co to jest woda strukturyzowana? Jest to woda, która ma uporządkowany kształt, który przypomina ciekły kryształ. Czy taka woda ma wpływ na nasz organizm? Oczywiście ma ogromny wpływ na nasz organizm. Zdrowy organizm w zdrowych warunkach dąży do tego, aby i strukturyzuje wewnętrzną wodę. Natomiast woda strukturyzowana odpowiada za odkwaszenie, detoksykację organizmu, odżywienie, dotlenienie, więc jest niezbędnym warunkiem do tego, żeby być zdrowym i wrócić do zdrowia, jeśli jesteśmy chorzy. Jeżeli nasz organizm będzie miał wewnątrz wodę strukturyzowaną, czyli będziemy taką wodę podawać do organizmu, będziemy czuć się coraz lepiej, będziemy coraz bardziej nawilżeni, poprawi się nam jakość skóry, będziemy też lepiej spać, lepiej wypoczywać. Mhm. Czy woda, która znajduje się w kranach, jest wodą strukturyzowaną? Woda w kranach jest wodą chaotyczną, nieuporządkowaną, podobnie zresztą jak woda butelkowa. Mhm. Skąd mamy informacje na temat wody strukturyzowanej? Czy były przeprowadzone na ten temat jakieś badania? Jest bardzo dużo informacji chociażby w internecie na temat badań. Wiele z tych badań, możecie nawet filmów na ten temat zobaczyć w internecie, jaki wpływ ma woda strukturyzowana, jak ona tak naprawdę wygląda i co robi dla naszego organizmu. Także to nie jest rzecz zupełnie nowa, ponieważ wodę strukturyzować możemy w różny sposób. Naczynia TC Design jest jednym ze sposobów, ale na pewno jednym z łatwiejszych sposobów. W jaki sposób takie naczynie strukturyzuje wodę? Generalnie naczynie strukturyzuje wodę przez po prostu energię kształtu. Tutaj mamy kształt harmoniczny, zachowujący zasadę złotego podziału. TC, czyli pan Tomasz Chochola, który jest twórcą tych naczyń, był muzykiem i przeniósł harmonię z muzyki na harmonię kształtu i tą harmonię kształtu przejmuje woda, uporządkowując własną strukturę. Mhm. Czy w takich naczyniach możemy trzymać również inne napoje? Oczywiście. Naczynia są przeznaczone do trzymania tam, do strukturyzacji na przykład soków i do tego do zimnych napojów służą, na przykład służy karafa Aladdin, czy też tego rodzaju szklaneczki. Są naczynia, w których możemy również strukturyzować herbatę, czy też kawę. Do tego służy cała seria naczyń porcelanowych, czy na przykład kubki Mytos, szklane kubki Mytos, do których również możemy nalewać gorące napoje. Trzeba jednak pamiętać, że strukturyzacja ma sens poniżej 45 stopni, w wyższej temperaturze struktura ulega zaburzeniu, natomiast na pewno fajnie jest rano wypić, nalać sobie kawę, zrobić kawę właśnie w takim porcelanowym kubku, kiedy kawa ostygnie, będzie miała odpowiednią strukturę. Mhm. Czy symbole, które znajdują się na dnie naczyń, mają jakieś znaczenie? Tak, one wprowadzają dodatkową informację do wody, jest związane z symbolem, z kolorem. Dzięki temu taka woda ma dodatkowe informacje wspierające nasz organizm w procesie zdrowienia czy też utrzymania zdrowia. Jak długo powinniśmy trzymać wodę w naczyniach, aby stała się wodą strukturyzowaną? Generalnie badania wskazują, że mniej więcej po 3 minutach woda jest już wodą strukturyzowaną, co tak naprawdę możemy wyczuć po prostu na smak. Czyli zmienia się smak wody? Tak, jeżeli skosztujemy wodę na przykład z kranu i po 3 minutach takiej samej wody w naczyniu, po wlaniu do naczynia, na przykład do karafy Aladdin, taka woda staje się wodą, która zupełnie inaczej smakuje. Najczęściej określa się, że to jest woda bardzo delikatna, taka miękka. Jakie ilości wody powinniśmy pić w ciągu dnia? Tutaj tak naprawdę nie ma dobrej recepty na to. Trzeba, myślę, najbardziej słuchać własnego ciała. Wszystko zależy od tego, co robimy, w jakich żyjemy warunkach. Więc dlatego tutaj najważniejsze, pytać swojego ciała, ile wody potrzebuje i mieć ją po prostu stale pod ręką. I do tego rzeczywiście bardzo fajna jest tutaj tą butelka, którą już wzięłaś. Jest to butelka, która ma oprawę korkową, żeby nie stukła się. Ma też specyficzny, harmoniczny kształt. Taką wodę, na przykład kranową, czy też butelkową, możemy tam wlać i po kilku minutach możemy cieszyć się wodą strukturalną. Co jeszcze możemy strukturyzować? Czy możemy strukturyzować na przykład wodę, która znajduje się w owocach?
Jak najbardziej, czyli możemy po prostu strukturyzować owoce, możemy strukturyzować nasze obiady, nasze zupy. Do tego służą przykładowo tace, na których możemy ustawiać wazy z jedzeniem. Tutaj bardzo fajnie byłoby strukturyzować na przykład jedzenie dla dzieci czy jedzenie dla zwierząt, bo trzeba pamiętać, że zwierzęta bardzo dobrze, bardzo chętnie jedzą jedzenie ze strukturyzowaną wodą i piją wodę strukturalną. Zawsze, kiedy mają wybór, wybiorą wodę strukturalną. Możemy również strukturyzować na przykład owoce czy jakieś jedzenie w misach z TC Design, które mają również odpowiedni kształt, który strukturyzuje wewnętrzną wodę. Jakie inne naczynia znajdują się w katalogu TC Design? TC Design ma coraz szerszą, bogatą ofertę różnego rodzaju naczyń. W tej chwili są jeszcze dostępne na przykład karafki dla koneserów win. Możemy się delektować swoim ulubionym winem po jego strukturyzacji w kieliszku, czy też przytrzymając go w karafce. Mamy bardzo wysokie, wielkie, 10-litrowe właśnie karafy do strukturyzacji wody. Mamy aerozole do wody, do nawilżania powietrza. Także tutaj zestaw naczyń jest coraz większy, oferta jest coraz ciekawsza. Czy możemy używać takiej wody do podlewania kwiatków? Oczywiście, że tak. Oddzięczą się bardzo szybko lepszym wzrostem. Czy to szkło jest specjalne? Czy ono ma jakieś specjalne właściwości, oprócz tego, że jest uformowane właśnie w ten sposób? No, zastosowane tutaj szkło jest szkłem bezołowiowym, czyli nie wprowadza już żadnych zanieczyszczeń do wody, które z swoim samą obecnością. Mhm. Myślę, że na temat naczyń można by bardzo długo opowiadać i samej idei strukturyzowanej wody. Zachęcamy do skorzystania z informacji bardzo powszechnie w internecie, na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również, zachęcamy do kontaktu z nami. Na pewno przekażemy Państwu dużo więcej informacji. Dziękujemy. Dziękuję.